esposo. A tu esposo. A mi esposo. Y mi hija va a hacer cosas buenas. Hunt!
takim na koniec, takim ćwiczeniu z ukuri, które zazwyczaj robimy, które wzmacnia całe ciało i daje taką przykrość. To jest Haya Suguri. Teraz zrobimy 20 Haya Suguri, gdzie też z komikami, tak? Więc dwa kroki do tyłu, proszę. Ok, Haya Suguri, 20 razy. Łukasz, proszę głośno mówić. Chodźmy. Walczą, tak? Spotkali się. A jak on ten
czego zrobi, to już zacznie go ciąć. To nie, tylko tak. I tutaj to jest niebezpieczne, trzeba tutaj wykorzystać to, że pcha albo nie pcha, jego pokrót trzeba samemu odstraszyć. Proszę, Hickman.
Proszę. Wyszedł. Naprzód skierowany. To jest sport, w którym sport
walki, w którym idziemy naprzód, nie cofamy się. Jest bardzo prosta w swoich założeniach. No, czyli zejście do kamerek, liczy wszystko jest jak w wojsku. Szybko, w jednej linii, w jednym rzędzie. Jeszcze raz, kamerek. No. Dzielimy się na parę, wskażemy najprostsze, najbardziej podstawowe rzeczy. Uczymy zawsze w parach, to sztuka walki, więc potrzebujemy. Robi.
robimy tutaj cięć i nie ma tego wielkiego zróżnicowania. Podstawowym ciosem w jukenda, który moglibyście wykonać po prostu chwytając za broń po 5 minutach instruktażu, moglibyście już ćwiczyć razem z nami, bo jukendo jest świetne, proste i bardzo luźne. Bardzo dużo jest w tym dobrej zabawy. W samej Japonii, która ponoć słynie z senseiem bardzo poważnych i podchodzących do tej wszystkich walki z taką poważną miną, jukendo jest najluźniejsze. Co może okazać się paradoksem, bo jest to sztuka walki będąca się z wojskiem. Najprostszym i jedynym tutaj pchnięciem jest pchnięcie tsuke. Każdy z was mógłby to zrobić, nie wymaga to ani wielkiej sprawności, ani godzin nauki. Później oczywiście się robi trudniej, bo druga osoba jest w dokładnie takiej samej pozycji. Umie dokładnie to samo wykonywać tsuke. Pokażemy jedną z technik. Jedną z bardziej zaawansowanych technik, którą można wykorzystać. Teraz będę celować w krótkim gazie. Ja kombinuję, staram się go podejść. A do przodu? Blokuję. Mogę celować w gardło. Z którym również tacy ludzie, jakby mogli być.
trenować. To nie jest żaden sensei z YouTube'a, to jest sensei, który jest tytułem wojskowym. Jest przesympatyczny, bardzo chciałbym was widzieć na dojo. Więc zapraszamy, jeżeli ktoś chce popróbować, otrzymać broń, spróbować pchnieć, spróbować cięć mieczem. Stoisko, my tam jesteśmy, jest ten nasza broń, jest ten nasz sprzęt, można się przymierzyć, można zostać. Dzięki wielkie, miło nas spotkać. Pamiętajcie o tym, że jak macie to, to pierwszy miesiąc z Afryki przyjdziecie. Ej? Dziękujemy.